Szkoła Baletowa. To budynek dawnej szkoły, część całego kompleksu zabudowań należących niegdyś do zakonu Jezuitów. Popatrzmy wokół. Otaczają nas wspaniałe, arkadowe elewacje z połowy XVIII wieku. Przykład architektury dojrzałego baroku. Po likwidacji zakonu Jezuitów, występował tutaj w roku 1783. Pierwszy w dziejach Poznania zawodowy teatr, którego założycielem i zarządcą był sam Wojciech Bogusławski, zwany ojcem polskiej sceny narodowej. Obecnie działa tu Państwowa Szkoła Baletowa.